Halo, halo. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Versus. Dzisiaj pojedynek, który może być dość interesujący, bowiem tym razem będzie to pojedynek pierwsza obsada kontra trzecia obsada. Postać reprezentująca pierwszą obsadę będzie to dziewczyna, która zalazła prawie że każdemu za skórę. Nie była lubiana, a wręcz ludzie z uśmiechem na twarzy głosowaliby ją jak najszybciej wykopać. Oto Heather, a postać reprezentująca trzecią obsadę jest kobietą gigant, która zakochała się w facecie, który jest uzależniony od horrorów i widzi wszędzie postapokaliptyczne zombie, które chcą wyżreć twój mózg. Oto Jasmine. Ale, żeby nie było za kolorowo, to do tego zestawienia dojdzie niezbyt lubiana postać, która swoją osobą niejednego zdenerwowała, a nawet posunęła się do skompromitowania dziewczyny, która myślała, że stanie jej przyjaciółką. Oto Sugar. To będzie ciekawy odcinek. Tak więc, zaczynajmy! Heather. Wszyscy znamy. Jest to osoba, która lubiła wręcz podkreślać, że to ona ma władzę i że lubiła ludzi ustawiać po kątach, a za plecami robić sojusze, by kogoś wykopać. W pierwszym sezonie miała sojusz z Beth oraz Lindsay, który skończył się tym, że Beth odłączyła się od Heather, tym samym później została wykopana, gdyż skoro ta się odłączyła, to po co Heather ma kogoś takiego trzymać w drużynie, prawda? Z kolei Lindsay potraktowała jak najgorsze gówno, zapewniając jej, że są wielkimi przyjaciółkami, by później na oczach wszystkich pokazać, jaką fałszywą sz**atą jest. Niestety na jej nieszczęście koniec sezonu pierwszego był bardzo bolesny, bo dostała to, na co zasłużyła. Czyli straciła swoje włosy, tym samym żegnając się z obozem Wawanakwa. Później w sezonie drugim troszkę uwaga od Heather została zrzucona, bo ludzie skupili się na fałszywości Leshawny, więc można by powiedzieć, że akurat w sezonie drugim była po części wygraną. Tak samo jak w sezonie trzecim, gdzie to ludzie bardziej skupili się na tym, jak uwalić Gwen za to, że odbiła chłopaka Courtney. Jedyny, kto stał Heather na drodze, to był Al. I można by powiedzieć, że jej postać przeszła przez swego rodzaju renesans. A plejada gwiazd, no to cóż, szybko się pojawiła i szybko odpadła. A potem romans z Alem, oczywiście, że tak. A teraz Jasmine. Jasmine jest mega przesympatyczną postacią, reprezentującą trzecią obsadę. Znana jest z tego, że jest ekspertką survivalu, jest dość szybką postacią, czyli można by powiedzieć, że ma wyrobioną kondycję. Jest miła, co niektórzy mogą to wykorzystać bardzo przeciwko niej. Jest sprawiedliwa, więc jak Jasmine podpadniesz, to ciężko jej jest takiej osobie wybaczyć, no chyba, że się postarasz. Ludzie ogólnie jej się boją przez jej wygląd, a dokładnie przez to, że jest ogromna. Pff, też mi coś. Generalnie prywatnie nie miała ona zbyt wielu przyjaciół, natomiast dzięki totalnej porażce zdobyła tych przyjaciół, co jest całkiem spoko i bardzo fajnie, że ktoś tam się z nią zakolegował. A na końcu tego łańcucha pokarmowego cukiereczek. Ale nie taki smaczny cukiereczek, jak myślicie. A tą postacią będzie Sugar, czyli najgorsza spośród wymienionych. W zasadzie to w tej postaci nic mi nie pasuje. Nie pasuje mi jej gburowatość, jej fałszywość oraz sam sposób bycia. No ale jak to kiedyś powiedział pewien człowiek, cechą dobrego aktora lub postaci jest taka, że czujesz, iż go nienawidzisz. Wtedy aktor lub postać powinna dostać Oscara, bo dobrze wykonuje swoją robotę. Ogólnie mam wrażenie, że Sugar to jest takie połączenie Owena i Heather. Owena przez nadwagę i dużo wpierdalactwo, a Heather dlatego, że chce kogoś upokorzyć, choć wydaje mi się, że nawet Heather miała jakieś standardy. A więc przechodząc do meritum. Zacznijmy od konfliktu Heather vs. Jasmine. Tutaj w mojej opinii, mimo że Heather jest mocną zawodniczką, to mam wrażenie, że Jasmine by ją zmiotła z planszy. Ze względu na chociażby kondycję oraz na to, że jest w miarę dobrym strategiem. Natomiast gdybyśmy dali konflikt Heather vs. Sugar, to tutaj byłbym mocno za Heather. Bo Sugar, no, nie jest za dobrym strategiem, a jakbyśmy dali jeszcze w zestawieniu Heather, no to cóż, swój trafił na swego. To teraz Jasmine vs. Sugar. Cóż, to zależy. Zależy od tego, w jakiej sytuacji byłaby Jasmine. Bo jeśli byłoby to wyzwanie z jedzeniem czegoś, to tutaj raczej Jasmine by poległa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast wyzwanie z jakimś sportem ekstremalnym, to Sugar leży i kwiczy
jak świnka. A wy, co sądzicie o takim multikonflikcie? Napiszcie każdego po kolei, co wymieniłem, i ocencie, jak wy byście zapatrywali się na coś takiego. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o opublikowanych tutaj filmach. Udostępnijcie ten film dalej, może ktoś, kto nie natrafił na ten kanał, dzięki temu natrafi i razem rozwiniemy ten kanał. I jak się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Tyle, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu.